Emilia Dulnik, OKTV, a u mojego boku Mateusz Damięcki. Jesteśmy właśnie na premierze filmu Oppenheimer. Duże oczekiwania? Bez oczekiwań przychodzę do kina. Tak, a Christopher Nolan jest jednym z twoich ulubionych twórców? Tak, lubię bardzo tego reżysera. Mógłbyś mi wymienić top 3 na przykład filmów, które uznajesz? W zasadzie to jest tak. Ja przychodzę do kina zwykle bez oczekiwań, dlatego że no nie chcę się zrazić, nie czytam. Moja żona pytała mnie, czy pójdę sam na ten film, ona się bardzo na przykład tego filmu boi. Boi się, bo tematyka jest oczywista i to, że stało się to, co się stało, jest chyba jedną gigantyczną, wielką tragedią tego człowieka. I no co, no i powiedziała, że mam jej opowiedzieć dokładnie, jak został ten film poprowadzony, bo ona nie wie, czy to jest na jej nerwy. Bardzo mocno przeżywa zawsze dramaty wewnętrzne ludzi, a jeżeli ten film jest jemu poświęcony, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Doskonale ją rozumiem, a czy ty jako aktor jesteś w stanie oglądać, przepraszam, jeżeli niezręcznie ujmę to pytanie, jesteś w stanie oglądać normalnie film jako widz, nie analizując tego? Tak, ja się wkręcam bardzo mocno w filmy i jeżeli film jest dobrze zrobiony, to tylko że film rzeczywiście musi być dobrze zrobiony, to znaczy wszystko musi pasować. Ja dzisiaj w ogóle od filmów oczekuję tego, że jeżeli są w ogóle emitowane, jeżeli ktoś zajmuje się tym, żeby weszły w proces produkcji, a później do emisji, to muszą być już to tylko dobre filmy. Bardzo nie lubię hochsztaplerki i rzeczywiście męczę się w momencie, kiedy oglądam film i ten film jest z jakiegoś powodu niedobry. I to nie jest kwestia gustu, tylko mówię tutaj o takich obiektywnych kryteriach. Więc jeżeli film jest rzeczywiście dobry i poświęca mu swój czas, jeżeli nie zostaje oszukany przez producentów, to się wkręcam w 100% film. Ostatni film, na którym tutaj byłem, akurat to był Maverick. Starałem się nie słuchać, co mają do powiedzenia krytycy i widzowie, którzy ten film zdążyli obejrzeć wcześniej niż ja. I rozwalił mnie na łopatki ten film. To była pozytywnie gigantyczna, fantastyczna przygoda, jeżeli chodzi o to, ile emocji dostarczył mi ten film. Pytanie z innej beczki, tak, jeżeli ja mówimy... To tylko ostatnie? Jeżeli mówimy o emocjach, widziałam, że zniknąłeś na parę dni z internetu. Wiem, że ty się często udzielasz w akcjach charytatywnych i one na ciebie dosyć mocno oddziałują. Tutaj odwiedziłeś dom, gdzie były osoby, które doświadczyły bezdomności, młodzież, która doświadczyła bezdomności. Mimo to pomagasz. No chyba tak jak każdy, mam gdzieś wewnętrzną potrzebę, żeby pomagać. Nie zawsze się udaje, nie zawsze są ku temu okoliczności. Czasami trochę trzeba czasu poświęcić rodzinie, czasem trochę czasu trzeba poświęcić pracy, a później się okazuje, że tego czasu w ogóle dla siebie już człowiek nie ma. Ale jeżeli się udaje i można połączyć te działania, to jest super. Ten dom jest rzeczywiście wyjątkowy, niesamowity i bardzo serdecznie namawiam wszystkich, żeby sobie poczytali o tym domu, bo czasami tak niewiele trzeba, żeby zrobić coś dobrego. No, dlatego empatii i współczucia wszystkim życzę. No i tego, żeby mieli otwarte serca. Organizacja po drugie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Mateuszu. Danego seansu ci życzę. Dziękuję. Okay.